Witam bardzo serdecznie. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Łażewska Biblioteka zawsze organizowała z tej okazji okolicznościowe spotkania. Niestety z powodu pandemii nie możemy się spotkać osobiście. Na podstawie książek w naszej bibliotece przygotowaliśmy dla wszystkich pań film pod tytułem Kobieta w literaturze – biografia. Zapraszamy do obejrzenia. Emilia Krakowska urodziła się w 1940 roku w Poznaniu. Znana jest nam wszystkim jako aktorka filmowa, teatralna i estradowa. Wywodziła się z artystycznej rodziny i od dziecka wiedziała, że swoją przyszłość zwiąże ze sztuką. Nie wstydziła się pokazywać nago w teatrze i filmie. Wręcz nalegała. Jak sama powiedziała, w mojej rodzinie byli malarze. Kiedy studiowali, to potrzebowali modelek i pozowałam im do aktów. W 1963 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Pracowała między innymi w Teatrze Powszechnym, Teatrze Narodowym, Teatrze Współczesnym. Debiutowała rolą Panny Młodej w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Ale to kreacją Jagny Paczesiówny w filmie Chłopi wpisała się na stałe do polskiej kultury narodowej. Drugą ważną rolą aktorki jest postać namiętnej chłopki Maliny w filmie Brzezina. Emilia Krakowska jest też lubianą aktorką serialową. Publiczność pamięta ją z filmów Brunet wieczorową porą, Na dobre i na złe, Ciało, Magiczne drzewo, Hela w opałach, Barwy szczęścia. Zobaczyć ją można również w Babskim Kabarecie, czyli Old Spice Girls. Za swoją twórczość odebrała wiele nagród. Ja kocham teatr w sobie, nie siebie w teatrze. Mnie nie chodzi o to, że trzeba stanąć i całą sobą krzyczeć: oglądajcie mnie i podziwiajcie. Taką lekcję dostałam od życia i od moich opiekunów. Ludzie chcą być dobrzy, wszyscy. I pamiętaj, że nie można się wywyższać. Jestem ludowa, więc ludzie nabierają odwagi, by podejść. Czują, że nie zostaną źle potraktowani, zawstydzeni ani okrzyczani. Kiedy ktoś jest osobą publiczną, to ma zobowiązania wobec publiczności, zawsze i wszędzie. Trzeba mieć ręce wyciągnięte do ludzi. Jeżeli rozmawiam z młodymi aktorami, to im tłumaczę, że to oni są teatrem, nawet gdy siedzą na chodniku w pozie swobodnej. Mówię im: kochani, i wy chcecie, żeby na was ludzie kupowali bilety i płacili chociaż 30 zł, kiedy widzą, że wy jesteście tacy sami jak oni? To artyści powinni narzucać styl ulicy, nie odwrotnie. Przecież gdy idziesz do teatru, to ci sami ludzie na scenie narzucają ci swoje widzenie świata, jeżeli są artystami. Maria Rodziewiczówna urodziła się 2 lutego 1864 roku we wsi Pieniucha na Lodniszczyźnie w rodzinie ziemiańskiej. Rodzice Marii zostali zesłani na Syberię za pomoc powstańcom. Dziećmi zajęli się krewni. Po 8 latach na skutek amnestii wrócili rodzice. Osiedlili się w Warszawie, gdzie znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Jednak w 1875 roku ojciec Marii odziedziczył majątek Chruszowa na Polesiu po bracie. Po śmierci ojca i spłacie rodzeństwa Maria Rodziewiczówna przejęła zarządzanie majątkiem. W 1882 roku zadebiutowała drukując pod pseudonimem Mario. Zdobywała liczne nagrody za swoją twórczość i tak za powieść De Vitis otrzymała 500 rubli, co na owe czasy były pokaźną sumą. Po śmierci matki i siostry razem z Marią Rodziewiczówną zamieszkała Helena Weichert jako partnerka życiowa. W
1919 roku miejsce Helleny Weichert zajęła Jadwiga Skirmuntówna. Wybuch I wojny światowej zastał Marię Rodziewiczówną w Warszawie. Po zakończeniu działań wojennych wróciła do Chruszowej. Gdy wybuchła II wojna światowa, Maria przebywała w Chruszowej, gdzie została z niej wysiedlona po zajęciu przez Armię Czerwoną. Wojnę spędziła w Warszawie w bardzo ciężkich warunkach materialnych. Po kapitulacji Maria Rodziewiczówna znalazła schronienie w Leśniczówce w Leonowie koło Skierniewic, gdzie zmarła 6 listopada 1934 roku, mając 80 lat. 11 listopada 1938 roku zwłoki Marii Rodziewiczówny przeniesiono na cmentarz Wąskowski w Warszawie. Powieści Marii Rodziewiczówny tętnią polskością. Uczyła w nich miłości do ojczyzny. Dziękuję. Przeczytam Państwu z książki Jadwigi Skirmuntównej Pani na Chruszowej cytat. Mówiła, że są na świecie dwie potęgi, które trzeba w życiu dać w ofierze, niczego w zamian nie żądać – Bóg i ojczyzna. Hanka Bielicka, a właściwie Anna Weronika Bielicka, urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach na terenie dzisiejszej Ukrainy. Po wojnie zamieszkała wraz z rodzicami w Łomży, gdzie spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. Na studia wyjechała do Warszawy, gdzie ukończyła romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz aktorstwo w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Jako aktorka zadebiutowała w 1939 roku. W czasie wojny Hanka Bielicka związała się z Teatrem Polskim w Wilnie. Po 1945 roku zaś współpracowała z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, Teatrem Kameralnym w Łodzi, Współczesnym w Warszawie oraz Państwowym Teatrem Syrena, również w Warszawie. Po wojnie rozpoczęła również swoją przygodę ze sztuką kabaretową. Występowała m.in. w kabaretach Szpak, Ulopka, Ukierdziołka oraz w programie Podwieczorek przy mikrofonie. Wcieliła się tam w postać paniusi miejsko-wiejskiej Dziuni Pietrusińskiej, która zabawiała publiczność przez 25 lat. Hanka Bielicka była znana ze swojego ponadprzeciętnego humoru, pogody ducha, charakterystycznego głosu z chrypką i oczywiście z kapelusza, który zawsze towarzyszył jej podczas występów. Ten głos sprawił jednak, że Bielickiej nigdy nie powierzono pierwszoplanowych ról w serialach czy też filmach fabularnych. W swoim ostatnim wystąpieniu telewizyjnym w Szymon Majewski Show zażartowała: dzisiejszy wieczór będzie pod nazwą Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. Artystka zmarła 9 marca 2006 roku. W tym roku obchodzimy okrągłą 15. rocznicę jej śmierci. Zmarła w trakcie operacji tętniaka aorty. Na jej pogrzebie zjawiły się tłumy. W związku z okresem urlopowym otrzymałam wiele listów od słuchaczy, proszących mnie o różne porady. Niestety, z braku czasu nie mogłam na wszystkie odpowiedzieć, ale postaram się przynajmniej w kilku najważniejszych zająć stanowisko zgodne ze swoim życiowym doświadczeniem. Kochana pani Hanko, pisze do mnie moja imienniczka. Byłam na wczasach nad morzem. Bardzo się opaliłam i mam piegi, w których zresztą jest mi bardzo do twarzy, ale mąż ich nie znosi. Powiedział, że jak wrócę do domu z piegami, to się ze mną rozwiedzie. Czy mam pozbyć się opalenizny i jak to zrobić? Droga imienniczko, w naszym klimacie łatwiej o męża niż o dobrą opaleniznę. Opalenizny się nie pozbywać, raczej pozbyć się męża. Anna Dymna. Materiał na aktorkę zobaczył w niej krakowski aktor i pedagog Jan Niewiński. Wprowadzonym przez niego teatrzyku podwórkowym grywała zarówno w bajkach, jak i w sztukach Williama Szekspira. Za jego namową zdawała do krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którą ukończyła w 1973 roku. Już na pierwszym roku studiów zadebiutowała rolą Isi w Weselu na scenie krakowskiego teatru imienia Juliusza Słowackiego.
Od tego momentu całe studia dzieliła między szkołę, teatr i film. Po studiach została zaangażowana do Starego Teatru, w którego zespole pozostaje do dziś. Uwielbienie szerokiej publiczności zdobyła jako niesforna wnuczka Kamykula i Pawlaka z Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Piękna Barbara Radziwiłłówna z Królowej Bony, Marysia Wilczurówna ze Znachora. Z jej inicjatywy w 2002 roku powstał w Krakowie Salon Poezji, gdzie znani aktorzy przy akompaniamencie wybitnych instrumentalistów czytają swoje ulubione wiersze. Krakowski Salon Poezji wkrótce stał się cenionym i lubianym wydarzeniem. Podobne salony powstały też w innych miastach. W 2003 roku Anna Dymna zaangażowała się w działalność charytatywną, założyła prężnie rozwijającą się fundację Mimo Wszystko, która zajmuje się ludźmi niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie, chorymi, cierpiącymi. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana, m.in. medalem Świętego Jerzego, dwukrotnie nagrodą imienia Andrzeja Bączkowskiego i medalem Militario Pro Christo. Trudno mi siebie oceniać. Szczęściem dla aktora jest to, że może przekazywać prawdę i że ma szansę głośno i publicznie mówić rzeczy ważne. Jestem bardzo nieśmiała. Będąc nastolatką, nie zamierzałam zostać aktorką. Marzyłam o zawodzie psychologa. Jednak teraz wiem, że aktorstwo to najpiękniejszy zawód świata, ponieważ zajmuje się wszystkimi tajemnicami serca i duszy człowieka. W domu rodzinnym wychowano mnie tak, abym zawsze pamiętała, że nie jestem samotną planetą na tym świecie, że człowiek bez względu na to, co robi, powinien żyć dla innych. Pracując nad rolami, staram się zrozumieć drugiego człowieka, jego ból, kompleksy, motywy postępowania. Uczę się słuchać partnera, a także sugestywnie przekazywać moje myśli i uczucia. Tylko dzięki temu odważyłam się zbliżyć do osób dramatycznie doświadczonych przez los. Uczę się rozumieć ich ból, jakoś go oswajać i pomagać im żyć. Być może więc pańskie spostrzeżenie dotyczące wielkości mojego teatru jest trafne. Gabriela Kornacka urodziła się 25 maja 1952 roku we Wrocławiu. Była wyjątkową aktorką. Znana z takich produkcji jak Halo Szpicbródka, Trendowata, Matki, Żony i Kochanki, gdzie stworzyła postać przebojowej Doroty Padlewskiej, jednej z przyjaciółek. Największą popularność zyskała dzięki serialowi Rodzina Zastępcza, w którym wcieliła się w postać Anny Kwiatkowskiej. Autor przybliża sylwetkę aktorki w oparciu o wspomnienia ich wspólnych znajomych. Artystka, nigdy celebrytka. Chroniła swoją prywatność. Książka opowiada przede wszystkim o życiu teatralnym. Korzystając z wielu dostępnych wywiadów, fotosów i wspomnień bliskich, w tym jej kolegów i koleżanek z pracy, ukazuje przed nami obraz kobiety wrażliwej, refleksyjnej, twardo stąpającej po ziemi, która ambitnie dąży do celu. Zawsze miała swoje priorytety, których się trzymała. Nie pojawiała się na balach, nie lubiła rozgłosu wobec swojej osoby. Scena teatralna była jej żywiołem. Zawsze wzorowo przygotowana, profesjonalistka w każdym calu. Przez długi czas uciekała przed zaangażowaniem się w kampanie reklamowe. Wreszcie zgodziła się zostać twarzą jednej z galerii warszawskich. Kownacka posiadała wszechstronny talent. Była związana m.in. z Teatrem Kwadrat, Teatrem Współczesnym, Teatrem Studio i Teatrem Narodowym w Warszawie. Zagrała w blisko 50 filmach. W książce znalazły się wypowiedzi m.in. Piotra Frączewskiego, Andrzeja Łapickiego, Ewy Wiśniewskiej. Aktorka zmarła 30 listopada 2010 roku w Warszawie po 6 latach walki z nowotworem. Udział w reklamie jest to kwestia osobistych wyborów. Nie chcę tu generalizować i mówić o tym, czy aktor powinien występować w reklamach, czy nie. Każdy powinien sam podjąć taką decyzję. Kwestią indywidualną jest także to, co się robi z pieniędzmi, które się dostaje za reklamę. W tej chwili jest tak dużo potrzeb, najróżniejszych akcji charytatywnych, że te pieniądze można wydać w naprawdę dobry sposób. Matu ma myśli na przykład akcję Budzimy ze śpiączki, którą zainicjowała Ewa Błaszczyk, moja koleżanka. Anna Seniuk to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Urodziła się 17 listopada 1942 roku na Ukrainie. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła w Krakowie,
gdzie w 1964 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, a następnie zadebiutowała grając w Starym Teatrze imieniem Heleny Modrzejewskiej, również w Krakowie. Po rozpoczęciu pracy aktorskiej występowała przede wszystkim w Warszawie. Poza pracą w teatrze zagrała również ponad 40 ról radiowych, a także występowała w wielu filmach i serialach. Niezwykłą popularność przyniosła jej rola w jednym z najchętniej oglądanych seriali telewizyjnych pod tytułem 40-latek. Prywatnie od 1971 roku jest żoną Macieja Małeckiego. Jej syn Grzegorz jest również znanym aktorem. Natomiast córka Magdalena jest aktorką książki wywiadu z Anną Seniuk pod tytułem Nietypowa baba jestem. W książce tej aktorka szczerze opowiedziała o swoim prywatnym życiu, o walce z chorobą, teatrze, pasjach, miłości i swojej drodze do kariery. Zachętą do przeczytania tejże książki niech będą słowa samej aktorki zawarte w jej wstępie. Postanowiłam zrobić porządki. Natknęłam się na ogromną ilość dokumentów, zdjęć, pudeł, neseserów, walizek, zakurzonych kopert. Co z tym zrobić? Wyrzucić, spalić, zarchiwizować? Chciałabym tę książkę zadedykować moim dzieciom i wnukom, bo kiedy dzieci albo wnuki zaczynają interesować się rodziną, to najczęściej nie mają już o nią kogo spytać. Dużo więcej wiemy o ludziach renesansu, baroku. Doskonale znamy ich dzieła, życiorysy, ciekawostki z prywatnego życia. A co wiemy o własnym dziadku, babci czy prababci? Jeśli nie znajdziemy takiej informacji w Wikipedii, nie wiemy nic. Anna Seniuk. Anna Jantar była jedną z największych gwiazd muzyki lat 70. Artystka urodziła się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu. Jej rodzicami byli Halina i Józef Schmetterling. Artystka rozpoczęła karierę w 1968 jeszcze jako Anna Schmetterling. Współpracowała z zespołem Polne Kwiaty i z nim w poznańskim radiu nagrała utwór Potem Kwiat Czerwony. Od 1969 roku Anna Jantar była wokalistką zespołu Waganci, w którym występował także Jarosław Kukulski, jej przyszły mąż. Z tego okresu pochodzi znany utwór Co ja w tobie widziałam. 11 kwietnia 1971 roku w poznańskim kościele świętej Anny wzięła ślub z Jarosławem, a w 1976 roku na świat przyszła ich córka Natalia. W 1973 uczestniczyła w Opolu, gdzie zaśpiewała swój pierwszy solowy przebój, Najtrudniejszy pierwszy krok. Później wylansowała wiele innych przebojów, m.in. Tyle słońca w całym mieście, Staruszek świat, Za każdy uśmiech, Radość najpiękniejszych lat, Mój tylko mój, Nie wierz mi, nie ufaj mi, Wielka dama tańczy sama, Czy nic nie może wiecznie trwać. Jantar nagrywała z wieloma polskimi artystami, m.in. ze Stanisławem Sojką, Bogusławem Mecem, Zbigniewem Hołdysem. Nagrywała również piosenki z Budką Suflera i zespołem Perfekt. 27 grudnia 1979 roku wyleciała w trasę koncertową do Stanów Zjednoczonych. W styczniu i lutym 1980 grała koncerty w klubach polonijnych w Chicago i New Jersey. 12 marca wystąpiła w klubie Zodiak w New Jersey, gdzie zagrała swój ostatni koncert przed śmiercią. Anna Jantar zginęła 14 marca 1980 roku w pobliżu warszawskiego Okęcia w katastrofie samolotu IU-62 Mikołaj Kopernik, lecącego z Nowego Jorku. W chwili katastrofy miała 29 lat. Jarosław Kukulski wspomina:
Choć byłem kierownikiem zespołu, nie chciałam chłopakom nic narzucać. Okazało się jednak, że nie mają wątpliwości. Solistką zostanie Ania. Na przesłuchaniu zaśpiewała Mówiłem mu Maryli Rodowicz i jakąś wysoce artystyczną piosenkę skomponowaną na fale. Zachwyciła mnie absolutnie. Zanim zacząłem tworzyć jej własny repertuar, śpiewała piosenki z repertuaru Haliny Frąckowiak. Halinka była wtedy na topie jako solistka grupy ABC. Śpiewała też piosenki Maryli Rodowicz i wiele piosenek z repertuaru studenckiego. Pieśni zaangażowane, liryczne, poetyckie. Przed naszą pierwszą wspólną trasą koncertową do autobusu odprowadziła ją babcia. Zwróciła się do mnie z prośbą, bym zaopiekował się Anią. Potraktowałem to bardzo dosłownie. Beata Tyszkiewicz urodziła się w 1938 roku w Wilanowie. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W 1973 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało jej bez egzaminu uprawnienia aktorskie. W filmie zadebiutowała już jako uczennica. W 1957 roku wcieliła się w postać Klary w ekranizacji Zemsty w reżyserii Antoniego Bogdziewicza. W trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie grała postacie historyczne, damy, szlachcianki, czemu zawdzięcza miano pierwszej damy polskiego filmu. Maria Walewska w komedii kostiumowej Marysia i Napoleon, księżniczka Elżbieta w Popiołach, Izabela Łęcka w ekranizacji Lalki, czy Stefania Holszańska w Nocach i Dniach. To tylko niektóre postacie zagrane przez Beatę Tyszkiewicz. Aktorka odebrała wiele nagród za swoje role drugoplanowe. Prowadzi również aktywną działalność pozaaktorską. Jest członkinią Narodowej Rady Kultury, Fundacji Kultury Polskiej. Jest również przewodniczącą Rady Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Zobaczyć ją mogliśmy także jako jurorkę programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. Interesuje się fotografią. W 1999 roku zorganizowała pierwszy wernisaż zdjęć własnego autorstwa. W 2003 roku wydała książkę autobiograficzną pod tytułem Nie wszystko na sprzedaż. Przeczytam Państwu fragment, w którym Beata Tyszkiewicz, studentka szkoły teatralnej, spotyka na przedstawieniu teatralnym Jana Kota, znanego krytyka teatralnego. Zaproponował, bym po przerwie siadła obok niego, bo jego żona nie przyszła, a miał zaproszenie dla dwóch osób w trzecim rzędzie. Kilka dni przed tym wieczorem Jan Kot napisał w przeglądzie kulturalnym: gdybym miał obsadzać Romea i Julię, rolę Julii powierzyłbym Beacie Tyszkiewicz. Co w połączeniu z późniejszym wydarzeniem miało dla mnie pewne konsekwencje. Weszliśmy na salę, gdy gasły światła. Szybko przecisnęliśmy się do miejsc skazanych na zaproszeniu, ale okazało się, że jedno z nich zajęła już jakaś pani. Kurtyna poszła w górę. Nie chcąc robić zamieszania, usiadłam na jednym fotelu razem z Janem Kotem, a właściwie na jego kolanach. Los chciał, że tuż przed nami siedział rektor Jan Kretschmar. Następnego dnia zostałam wezwana do gabinetu rektora. Nie tędy droga, moja panno, usłyszałam z ust jego magnificencji. W ten sposób nie robi się kariery w teatrze. Trzeba na nią ciężko pracować. Powinniśmy się rozstać, dodał. Oczywiście, odparłam. Nigdy w życiu niczego nie forsowałam i nie chciałam spędzić choćby 5 minut w miejscu, gdzie mnie nie chcieli. Na decyzję rektora miało również wpływ złamanie przeze mnie zakazu, jaki obowiązywał w szkole. Podczas studiów nie wolno było nigdzie grać ani publicznie występować, nawet statystować. A ponieważ zawsze byłam niezależna, i tu się wyłamałam. Próbowałam zarobić na siebie, występując w telewizji. Nie wszyscy wykładowcy zgadzali się z decyzją rektora. Nic jednak nie pomogło. Odeszłam. Było mi przykro,
ale jednocześnie poczułam jakąś ulgę. Chciałam tylko grać, grać jak najwięcej. I gdybym nadal studiowała, ominęłoby mnie tyle ról, w tylu filmach bym nie zagrała, tylu ludzi bym nie poznała. Irena Kwiatkowska urodziła się 17 września 1912 roku w Warszawie. Zmarła 3 marca 2011 roku w Skolimowie. Była polską artystką teatralną, filmową i telewizyjną, artystką kabaretową. W 1935 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Instytutu Sztuki Aktorskiej w Warszawie. W okresie okupacji była członkiem AK. Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką i występowała w Teatrze Powstańczym. Po wojnie przez 3 lata związała się z Krakowem, gdzie występowała w kabarecie 7 kotów, a teksty dla niej pisał sam Gałczyński. W następnych latach swojej kariery zawodowej grała głównie w Warszawie. Jej mężem był Bolesław Kielski, speaker i lektor Polskiego Radia. Irena Kwiatkowska stworzyła ponad 100 ról teatralnych i ponad 20 filmowych. Szczególną popularność przyniosły jej role w serialu Wojna domowa, Zmiennicy oraz 40-latek, gdzie była odtwórczynią niezapomnianej roli kobiety pracującej. Grała także w najsłynniejszych polskich kabaretach, kabarecie Dudek i kabarecie Starszych Panów. Przez 65 lat współpracowała z Polskim Radiem. Czegoś nowego o znanej aktorce możemy dowiedzieć się z biografii artystki napisanej przez dziennikarza Macieja Wilka. Z Ireną Kwiatkowską żartów nie ma. Irena Kwiatkowska żarty zostawia na scenie. Zanim wejdzie, potrafi się zdenerwować wszystkim. Marnym oświetleniem, brakami rekwizytowymi, niedostatecznym przygotowaniem koleżanek czy kolegów, źle zapiętym kostiumem. Poza tym najzwyczajniej w świecie jest w ogromnym stresie. Można zapomnieć o szansach na jakąkolwiek komunikację z nią na kilka godzin przed występem. No i do tego wszystkiego nie spóźniać się. Violetta Villas, a właściwie Czesława Maria Gospodarek z domu Cieślak, urodziła się 10 czerwca 1938 roku w Belgii. Tam też spędziła swoje dzieciństwo. Artystka estradowa, osobowość sceniczna, śpiewaczka pieśni estradowych, operowych i operetek, aktorka filmowa, teatralna i rewiowa, kompozytorka, autorka tekstów. W 1948 roku przyjechała z rodzicami do Polski i zamieszkała w Lewinie Kłodzkim, gdzie rozpoczęła naukę muzyki, którą kontynuowała we Wrocławiu i Szczecinie. W 1959 roku podjęła naukę śpiewu u Eugenii Falkowskiej w Warszawie. Skala głosu Villas i uzdolnienia wokalne zapowiadały jej karierę operową, z której ostatecznie zrezygnowała. Pytana o to, kto odkrył jej talent i zaproponował zmianę nazwiska, Villas odpowiadała, że był to Władysław Szpilman. Jej głos był charakterystyczny. Miała słuch absolutny. Przez całą karierę wydała 8 albumów studyjnych, 1 koncertowy, 8 mini-albumów oraz 27 singli. Na repertuar Villas składało się kilkaset piosenek w 10 językach. W 1966 roku na osobistą prośbę szefa paryskiej Olimpii znalazła się w gronie artystów polskiego programu rewiowego. Tam usłyszał ją producent, twórca spektakli rewiowych Friedrich Abgar, na zaproszenie którego wyjechała do Las Vegas. Przez 3 sezony, 1966-69, występowała tam śpiewając u boku Franka Sinatry. Villas była gwiazdą Casino de Paris.
Artystka słynęła ze swego charakterystycznego wizerunku. Wykreowała styl hollywoodzkiej gwiazdy lat 60., któremu pozostała wierna. Na scenie nosiła efektowne, balowe sukienki, jej znakiem rozpoznawczym były długie, kręcone blond włosy. Zmarła 5 grudnia 2011 roku w Lewinie Kłodzkim. W rozmowie z Markiem Różyckim powie: jak wróciłam do kraju na pogrzeb mojej matki z Las Vegas, gdzie odniosłam naprawdę oszałamiający sukces, członek biura politycznego KCPZPR Milewski chciał mnie namówić do współpracy z wywiadem. Ja miałam być taką Matą Hari w Stanach. Oczywiście odmówiłam i nie mogłam już powrócić do Las Vegas, by kontynuować kariery. Z akt paszportowych Czesławy Gospodarek wynika coś zupełnie innego. Za każdym razem, gdy artystka występowała o zgodę na wyjazd za granicę, decyzja biura paszportowego MSW była pozytywna. Dopiero w 1977 roku zastrzeżono jej paszport, ale to już osobna historia, którą opowiemy w innym rozdziale. Michalina Wisłocka urodziła się 1 lipca 1921 roku w Łodzi. Polska lekarka, ginekolog. Jest autorką słynnego poradnika Sztuka Kochania, który ukazał się w 1978 roku i zyskał olbrzymi rozgłos w całej Polsce. Rozszedł się w ponad 7-milionowym nakładzie egzemplarzy. W reżyserii Marii Sadowskiej powstał film pod tytułem Sztuka Kochania, czyli historia Michaliny Wisłockiej. Napisała także pamiętnik Miłość na całe życie, wspomnienia z czasów beztroski, w którym opisała swoje przeżycia z lat 30. XX wieku. Autobiografia to książka, w której autorka przybliża czytelnikom swoje doświadczenia. Opowiada o skomplikowanych sytuacjach i nieraz kontrowersyjnych poglądach. Mnóstwo uwagi skupia na osobach z jej najbliższego otoczenia. We wspomnieniach udaje się do miejsc, w których się wychowała. Od dziecka jej marzeniem był zawód lekarza oraz pomoc ludziom. W swojej autobiografii nie przedstawia życia, jakie można zobaczyć w filmie z Magdaleną Boczarską w roli głównej. Już od najmłodszych lat dała się poznać jako niegrzeczna dziewczynka. Miała szczęśliwe dzieciństwo. Rodzice nauczyli ją ważnych zasad i wartości w życiu. Na swojej drodze niejednokrotnie napotykała trudności, które przezwyciężała. Wisłocka regularnie prowadziła zapiski, które przetrwały czasy wojenne. Autobiografia to ciepła opowieść przenosząca czytelnika w trudne czasy. Skłania do refleksji, jak dawniej można było przeżyć dzieciństwo bez komputerów, smartfonów czy internetu. Za swoje dokonania została oznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Michalina Wisłocka zmarła 5 lutego 2005 roku w Warszawie. Można powiedzieć, że prawie od urodzenia byłam lekarzem. Wszystkim swoim lalkom i misiom, a było ich 13, urządzałam szpital, bo bez przerwy chorowałem, każde na inną chorobę. Do leczenia tej całej hałastry miałam walizeczkę, a w niej narzędzia. Nożyczki, strzykawki z igłami oraz słuchawki, nici do szycia, a nawet wyszachrowane gdzieś u szewca krzywe igły, którymi zszywało się rany. W ten sposób odbyło się moje elementarne przeszkolenie medyczne. Anna German urodziła się 14 lutego 1936 roku w dzisiejszym Uzbekistanie. Gdy miała 2 lata, NKWD rozstrzelało jej ojca. Razem z mamą i babcią Ania trafiła na zesłanie. Mieszkały w ziemiance, gdzie doznawały chłodu, głodu i biedy. Matka Anny wyszła ponownie za mąż za Polaka, dzięki czemu mogła wyjechać do Polski wraz z 10-letnią córką. Osiedliły się we Wrocławiu. Anna bardzo szybko nauczyła się języka polskiego. Ukończyła liceum w 1955 roku, a następnie za kilka lat, w 1962 roku, obroniła pracę magisterską na Wydziale Geologii. Anna German zaczęła koncertować już w czasie studiów. Jej debiut odbył się w 1960 roku. Za koncert brała niewielką kwotę, 100 zł. Była piękną kobietą, jednak mocno zamkniętą w sobie i nieśmiałą. Wszystko zmieniło się,
gdy poznała późniejszego męża Zbigniewa Tucholskiego. W 1967 roku zaśpiewała na 17. festiwalu w Sanremo. Karierę Anny German przerwał wypadek samochodowy we Włoszech. Powrót do zdrowia trwał 3 lata. Anna German powróciła na scenę w 1970 roku. Zdobywała liczne nagrody. W latach 70. dużo koncertowała po Związku Radzieckim. Była tam bardzo ceniona i popularna. 23 marca 1972 roku Anna German i Zbigniew Tucholski zawarli związek małżeński. 27 listopada 1975 roku urodziła syna. Jej życie zaczęło się układać. Miała syna, koncerty, wspaniały dom, a także męża. Niestety, ład zburzyła choroba. Po 2 latach Anna German przegrała z chorobą nowotworową. Zmarła 25 sierpnia 1982 roku. Na tablicy nagrobnej umieszczono cytat z psalmu: Pan jest pasterzem moim. Należała do nielicznych osób w tym środowisku, wokół których nie powstawały plotki na tematy damsko-męskie. Potrafiła tę sferę życia obronić przed mikrofonem i kamerą. Zachowywała się normalnie, nie starała się wykorzystywać swojej popularności. Nie miała ani samochodu dobrej marki, ani mieszkania na miarę jej możliwości i zasług dla kultury polskiej. Nie dawała po sobie poznać, że jest wielką gwiazdą. Wierzyła twórcom, nie robiła awantur. Byłem wielokrotnie świadkiem, gdy bardzo znane osoby wściekały się, groziły, że jeśli nie będą tak, jak one chcą, nie wystąpią. Ania nigdy tak nie robiła. Imponowało mi, że była świetnie ubrana, a w dodatku szyła sobie sama. Kiedy spytałem ją, byliśmy wtedy jeszcze na pani. Pani Aniu, u jakiego biura zamówiła pani tę suknię? Zaczęła się śmiać. U siebie, ja jestem Diorem, sama sobie ją uszyłam. Barbara Kraftówna. Już w czasie wojny uczyła się tańca i pantomimy. Równocześnie uczęszczała na zajęcia konspiracyjnego studia dramatycznego i wogale. W 1945 roku na nowo podjęła naukę w studiu, które po wojnie działało przy Starym Teatrze w Krakowie. Debiutowała w 1946 w Gdyńskim Teatrze Wybrzeże, gdzie wyjechała wraz z galem i grupą uczniów studia. Równocześnie uczyła się śpiewu i kontynuowała zajęcia w studium. W 1947 roku zdała eksternistyczny egzamin aktorski. W 1949 wyjechała razem z galem do Łodzi i tam wystąpiła w Teatrze im. Stefana Jaracza. Grała też w teatrach wrocławskich. Od początku lat 50. na dobre osiadła w rodzinnej Warszawie. Grała role zarówno współczesne, jak i klasyczne u wszystkich ważnych dla tamtego czasu reżyserów. Najlepsze role filmowe zagrała u Wojciecha i Jerzego Hasa. Do historii przeszła jej wybitna kreacja w Jak być kochaną, gdzie wcieliła się w postać aktorki Felicji. Tę rolę Kraftówny uznano za najciekawszą postać kobiecą w polskim filmie powojennym. Wielką popularność przyniosła jej rola Honoraty, rezolutnej, prostolinijnej i żywiołowej dziewczyny z Koniakowa, którą zagrała w znanym serialu Cztery pancerni i pies. Stworzyła też wiele ciekawych i niezapomnianych ról w teatrze, telewizji. Mimo tak bogatego dorobku dramatycznego, Kraftówna głównie kojarzona jest z rolami komediowymi. Nic w tym dziwnego. Telewidzowie zapamiętali ją przecież z występów w kabarecie starszych panów. W programach tych aktorka najpełniej wykorzystała swoje umiejętności wokalne, śpiewając znane do dziś piosenki. Do dzisiaj sędziwa aktorka cieszy się uwielbieniem widzów i szacunkiem kolegów po fachu. Kombinowałam jak mogłam. Na początku Dejmek w ogóle nie rozumiał, jak można szlajeć się w kabaretach, będąc aktorem sceny narodowej. Więc poszłam w delegację z Kobuszewskim przekonać go, że to na scenie niczego nie odbiera. Zażyłam go z mańki, żeby był bezbronny. Kiedyś nieodwołalnie postanowiłam wziąć tydzień urlopu, byłam zmęczona. Miałam akurat przerwy w spektaklach i pomyślałam, że muszę wyjechać, najlepiej do Zakopanego. Wyśpię się, poddycham, nabiorę sił. Ale jak to załatwić, kiedy trzeba się zapisać do sekretariatu? 2 lub 3 tygodnie wcześniej, a wyjazd zaplanowałam na następny poniedziałek.
Chciałam w sobotę się spakować, w niedzielę odjechać i mieć już wolny czas. Dejmek zawsze był za kulisą, tylko nie wiedzieliśmy, gdzie się skrył. Jest za kotarami, u akustyka, a może siedzi na balkonie. Bywały okresy, kiedy oglądał spektakle z dyrektorskiego balkonu przewieszony przez poręcz. I jak kurtyna spadała, natychmiast był u nas. Jeszcześmy na scenie stali. Zresztą czekał się na niego, bo przychodził z uwagami. No ale tym razem go nie widziałam. Jednym słowem, jak dorwać dyrektora. Wiedziałam, że zawsze wraca do siebie na górę bocznymi drewnianymi schodami. Zaczaiłam się na klatce schodowej. Pieca w garść i stoję. Biegnie. Zauważa mnie zaskoczony. A co ty tu robisz? Mówię, czekam na ciebie. Co jest do jasnej cholery? Nic, powąchaj mnie, mówię. No i tu pada mięso. A co jest z tobą? Co ci odbiło? Nic mi nie odbiło, Kaziu, proszę cię, powąchaj mnie. On mówi, oszt, otrzań się ode mnie. Błagam cię, no powąchaj. No i co? No teraz z tej strony powąchaj. Kurde, co jest do cholery? Kaziu, no to teraz proszę cię, powąchaj prawe ucho. No, powąchałeś? To zapamiętaj sobie ten zapach, bo wyjeżdżam na tydzień, wszystko załatwione. Adresy, telefony zostawiłam w sekretariacie. Jak będzie trzeba, to nawet samolotem wrócę. Cisza. Co będę mówić? Ręce mu opadły. Odszedł pokonany. Danuta Maria Stenka, Grzelak. Urodziła się 10 października 1961 roku w Sierakowicach. Polska aktorka teatralna, filmowa i radiowa. Jej mężem jest Janusz Grzelak, z którym ma dwie córki, Paulinę i Wiktorię. Jest jedną z najlepszych, a zarazem najpiękniejszych aktorek polskich. Wychowywała się w Gowidlinie na Kaszubach. Skończyła studium aktorskie w Gdańsku. W tym samym mieście, w Teatrze Wybrzeże, zagrała swoje pierwsze role w przedstawieniach Ślub, Romeo i Julia i Betlejem Polskie. Można ją było również zobaczyć w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i w Teatrze Nowym w Poznaniu. Obecnie występuje w Teatrze Rozmaitości i w Teatrze Dramatycznym. Jest aktorką wszechstronną, gra w filmach. Prowokator, Katyń, Ladies, Quo Vadis, Chopin Pragnienie Miłości, Nigdy w Życiu i w wielu innych. Mogliśmy zobaczyć ją także w serialach Boża Podszewka, Zaginiona, Lekarze, Magiczne Drzewo, Diagnoza. Użyczała również swojego głosu w polskim dubbingu. Opowieści z Narni, Jak wytresować smoka, Legion Samobójców i Król Lew. Role, które wybiera, są zawsze dobre i trafione. Sama Danuta potrafi cieszyć się życiem i nieustannie tryska dobrym humorem. Nie bez powodu mówi się o niej, że ma jeden z najpiękniejszych uśmiechów spośród polskich aktorek. Nie boi się także upływających lat, dlatego też przejmuje rolę starych i brzydkich kobiet. Jest laureatką wielu, wielu nagród i odznaczeń. Ciągnęło cię jednak do aktorstwa? Muszę przyznać, że nie bardzo. To obcy ludzie przekonywali mnie, że warto, bo ja sama nie wierzyłam, że to może się udać, że to w ogóle ma sens. Po roku przepracowanym w podstawówce gowidlińskiej i równoległej nauce w studium nauczycielskim zaczęłam znowu poważnie myśleć o studiach pedagogicznych, ale wtedy wpadł do mnie kolega z Trójmiasta i przyniósł głos Wybrzeża z informacją, że gdańskie studium aktorskie wznawia nabór i że mile widziani będą kandydaci z Kaszub. Kolega powiedział mi również, że jeżeli chce, może mnie skontaktować z ojcem koleżanki, który jest aktorem w Teatrze Miejskim w Gdyni, z panem Stefanem Iżyłowskim. Spróbuj, zobaczysz, co będzie, co ci zależy. Jak się nie uda, to zostaniesz z tym, co masz, ale raz na zawsze zamkniesz ten temat, żebyś kiedyś nie zaczęła sobie wyrzucać. Szkoda, że nie spróbowałam. W sumie on ma rację, pomyślałam.